wypowiedzieć i zgłosić swoje propozycje. Być może też i były oczekiwania, że propozycje przedstawi polski rząd, minister rolnictwa. Również przedłożyłem te propozycje, które były przedyskutowane na posiedzeniu rządu, jak i również z premierem Mateuszem Morawieckim, ale też to były również wyniki pewnych działań na forum Unii Europejskiej. Więc po pierwsze, będzie wniosek rządu polskiego o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej, jako że to rozporządzenie, które znosi wszelkie ograniczenia importowe, przewiduje taką klauzulę, że można to wprowadzić w sytuacji, kiedy są zakłócenia na rynku. Uznajemy, że takie zakłócenia na rynku są. Wobec tego rząd polski wystąpi do Komisji Europejskiej o analizę i tą klauzulę, o cofnięcie tej klauzuli. Do tego będziemy również zachęcać pozostałe kraje europejskie, które są krajami granicznymi z Ukrainą, czyli Słowację, Rumunię, Węgry, Bułgarię, bo tam również tego typu problemy występują. To jest po pierwsze. Po drugie, ustalone jest, że będą też dla bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze mocniej podkreślone kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy. Tu chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i te kontrole będą przeprowadzane i towar będzie wpuszczany dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o żywność. To są te rzeczy organizacyjne, takie najistotniejsze. Następnie będziemy się starali jak najwięcej, jak najszybciej wyeksportować zboża z Polski. Tutaj w tym zakresie i były oczekiwania, że propozycje przedstawi polski rząd, minister rolnictwa. Również przedłożyłem te propozycje, które były przedyskutowane na posiedzeniu rządu, jak i również z premierem Mateuszem Morawieckim, ale też to były również wyniki pewnych działań na forum Unii Europejskiej. Więc po pierwsze, będzie wniosek rządu polskiego o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej, jako że to rozporządzenie, które znosi wszelkie ograniczenia importowe, przewiduje taką klauzulę, że można to wprowadzić w sytuacji, kiedy są zakłócenia na rynku. Uznajemy, że takie zakłócenia na rynku są. Wobec tego rząd polski wystąpi do Komisji Europejskiej o analizę i tą klauzulę, o cofnięcie tej klauzuli. Do tego będziemy również zachęcać pozostałe kraje europejskie, które są krajami granicznymi z Ukrainą, czyli Słowację, Rumunię, Węgry, Bułgarię, bo tam również tego typu problemy występują. To jest po pierwsze. Po drugie, ustalone jest, że będą też dla bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze mocniej podkreślone kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy. Tu chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i te kontrole będą przeprowadzane i towar będzie wpuszczany dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o żywność. To są te rzeczy organizacyjne, takie najistotniejsze. Następnie będziemy się starali jak najwięcej, jak najszybciej wyeksportować zboża z Polski. Tutaj w tym zakresie i były oczekiwania, że propozycje przed